Siema, Giska, tutaj Frer, a to będzie 105. część Zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części zajmowaliśmy się problemami Ben Arai, no i w tej części zajmiemy się pierścieniem lodu, ale przed tym zajmiemy się jeszcze jednym zadaniem. Takim zadaniem, że stworzymy trwałe mikstury, tak. Poczekajcie, mikstura wody. Muszę mieć, bo każdej z mikstur była mikstura powietrza, mikstura wody, mikstura ziemi. Gdzie tu była ta główna mikstura, z której się robi to? Woda, mikstura żywiołów. Miksturę wody mam, powietrza mamy, ognia. Ognia chyba nie mam mikstury. Mikstura powietrza, mikstura wody, mikstura ziemi. Nie mam mikstury ognia, tak? Nie wiem, gdzie można dostać miksturę ognia. Może prędzej później się dowiem, gdzie, tak? No jak już zrobimy tą samą miksturę żywiołów, to z tego można zrobić właśnie miecz dosyć ciekawy. I nie chcę właśnie, może być za dużo tych mikstur. Trwałych, może być zrobić, czyli że na przykład bym zrobił 8 mikstur czegoś i by nie starczyło mi na kolejne. Więc muszę to wszystko, można powiedzieć, ogarnąć. Kurde, fala mrozy i te inne. Powywalałem, o kurde. Dobra, serce kamiennego golema, wytrzymałość Klusmana. Jedną robimy, tak. Mamy jedną miksturę ziemi. Brakuje mi składu. Miksturę serce lodowego golema, fala mrozu. Czekajcie, serce lodowego golema. Czy gdzieś są lodowe golemy? O fuck. Może być problem, może być problem. Jaki to ja mam fart, po prostu tak już szkoda gadać. Będę musiał znów szukać po tych, po handlarzach w Nordmarze, komu tu sprzedałem. A to cholera. Mgłę prędzej później znajdziemy. Tak, mistrz powietrza, ziemi, wody. Dobra, i mikstury żywiołów tutaj nie wszystkie te trzeba połączyć. Jeszcze mi brakuje mikstury ognia, tak? Burza gradowa, mikstura koncentracji, mgła, okej. Okay. Jeszcze mgły mi brakuje. Prędzej później to znajdziemy. Jak już będziemy właśnie wracać do Nordmaru, to no, pochodzę po handlarzach ludziska i poznajduję te części. Czyli to, co sprzedałem, muszę odkupić. Ale żem po prostu się wrobił, a żem wdepnął w gówno, takie szkoda gadać. Dobra, zajmijmy się tymi właśnie robieniem tych mikstur, tak? Poczekajcie, gdzie by to była pierwsza lecznicza mikstura myśliwska. Szaf królewski mamy 25 szczawów, zapiszmy sobie to tutaj. 25 szczawów, tak? Już sobie odhaczę, że 3 trzeba... Nie, te szczawy nie są mi potrzebne do robienia mikstur tych żywiołów. Mikstura siły, 6 dragrotów, mikstura siły życiowej. Dobra, czyli że na razie bym zrobił tak, że po każdej z... Czyli żebym zrobił po 5 z mikstury myśliwskiej, mikstury siły, czyli żebym złożył 15 szczawów. Dobra, 5 bezi. Okej. Okay. 5. Czyli o jedno zmniejszamy. Okej. Okay. Mikstura siły życiowej. No i 5 robimy. 5, dobra. Dobra, i niech tyle będzie. Zostanie nam 10 szczawów królewskich. No i teraz to wszystko musimy, można powiedzieć, wypić, tak? No i zwiększą nam się przez to statystyki i to o dużo. Dobra. Zostawimy tutaj dwie, można powiedzieć, na wszelki wypadek. Dobra. No i ładnie, mamy dosyć dużo HP. Teraz zajmijmy się za zdolności łowieckie, tak? U koczowników, jak już będziemy iść, to kupimy łuk, bo już mam 210 tych zdolności myśliwskich. Dobra, mikstura siły. No to dawaj siłę, Besi, nabijamy. No i mam już 300 sił, bez żadnych takich, muszę powiedzieć, problemów większych, o tak powiem. Czekajcie, 300, no dobra, to później weźmiemy, urobimy to. Na razie idźmy już po ten pierścień lodu, tak? No i zahaczymy przy okazji o... ruiny. Też spotkam się z koczownikami, ale na razie nie wykonamy tego zadania a propos zabicia tego asasyna, który ma rudę, tak? Ten asasyn właśnie ma rudę z Bensali, ale może powiedzieć, jak go zabijemy, to boję się o to, że wątek, może powiedzieć, troszeczkę quest się zwali mi tutaj, tak? To więc zahaczymy o ruiny koczowników i ruszymy po pierścień lodu. No i chyba to dzisiaj, koniec robienia odcinków. Ale raczej może jeszcze porobię. Dobra, czekajcie, zapiszę. Wezmę, zrenderuję te dwa właśnie, te krótsze odcinki, tak. No i zajmę się za kolejny, czyli problemy Lago, tak.
na razie to wiecie co? Zajmijmy się tym pierścieniem lodu, tak? Dawaj, zapisuj gotik, pięknie. Tu są ogry w tych ruinach, jak pamiętam. Mogę też się mylić. Ale już na pewno za obozem koczowników są zakichane dinozaury. To już wiem. I dosyć duże stado zębaczów. Są. Dobra, nie myliłem się. Teraz strzelić w jednego, żeby ich może powiedzieć. Dobra, strzelimy już w jednego, niech do mnie przyjdą i mnie spróbują załatwić. Ale i tak, zezgonują. Dobra, no dawajcie, złaście wy fajtłapy zakichane. Dobra. I tak was załatwię. Fakt, trochę laguje mi, ale nie przejmuję się tym za bardzo. Dobra. Nie mogę pozwolić na to, żeby zaszedł na moje tyły i może być sprzedał mi bęcki dosyć, niezłe. Fuck, znów niedobrze, bo ten od tyłu mnie chodził. Dobra, giń, koniec tej zabawy. Dobra, wypijmy miksturkę, tak. Zapiszmy i zobaczmy, co się było w tych ruinach, tak. Dobra. No i sobie zwiększyliśmy trochę miksturkami, te właśnie tutaj nasze statystyki i dobrze, tak. Teraz będziemy iść cały czas w zdolności myśliwskie, tak. Żeby wiecie dlaczego? Dlatego, żeby może powiedzieć użyć miecza mistrzowskiego, tak, super miecza. Miejmy nadzieję, że ten kowal w Bensali będzie miał go. Aha, czyli bieda, nic nie było znów. Ale na pewno tam, gdzie będzie pierścień lodu, gdzie będzie ten oskurowany człowiek, to będzie ciężka skrzynia. Pamiętam, że właśnie tam była ciężka skrzynia. Tu chyba nawet też była jakaś ciężka skrzynia i są te monolity znów do czytania. I je przeczytamy. Dobra. Są tu koczownicy, tak. Gdzie jest ten dowódca? Hurit. Witaj, wędrowcze. Witaj. Chodź, napij się z nami wody. O, dziękuję. Co tu robicie? Byliśmy na polowaniu. Mhm. Teraz wracamy. Ale zadomowiło się tu kilku. Dobra, później zaatakujemy. Możesz mnie czegoś dać? Chętnie dzielimy się naszą wodą. Oj, dziękuję bardzo. Poczekajcie, zobaczymy, co ma za towary. O kurde, siewca śmierci. Nieźle. Łuk kompozytowy. A, to już takie słabiutkie. Dobra. Miejmy nadzieję, że ten drugi, bo tu jeszcze jest jeden ziomuś. Nie? Kurde, myślałem, że tu jest dwóch ziomusiów. Dobra. To niestety z łuku nici, tak? Ale jak za otwieranie ciężkich skrzyni dostawało się ten łuk pod tytułem Nimord, tak? I on jest dosyć niezły. To więc prędzej później będziemy mieć łuk pod tytułem Nimord. I miejmy nadzieję, że będzie dosyć, może powiedzieć, potężny. Ej, to były tutaj te monolity. Mi się wydawało, że z tych monolitów dało coś się wyczytać ciekawego. O, tu jest kolejny monolit. Chyba z tego się da coś ciekawego wyczytać. A, to szkoda. Dobra, to już wszystkie monolity. Szkoda, szkoda. Bardzo mi tego, że nie można było nic wyczytać z tego. Ale tu była gdzieś też skrzynia jakaś. Pamiętam to. I teraz jej poszukajmy. Gdzie to się cholerstwo zawiruszyło? Dobra. Dobra. Nie ma, na razie tego nie widzę, gdzie to jest. Może jak pójdziemy trochę tutaj za te ruiny, ona będzie gdzieś. Dobra. Tu? Nie. Dobra, pójdźmy dalej. Może gdzie... O, tu jest, okej. Okay. Widzę ją. Sieć fana schowała za to, może powiedzieć, ścianą, tak? O, już widzimy bok świątyni Al-Shedim, tak? Stara skrzynia. Nie narzekam. Niech tam będzie. Dobra, na razie to zębacze mroczne tu są. Chodźcie wy zakichane gady. To będzie proste. O, Dragrod, fajnie. I tak zginiesz, Boże. Opór ci nic nie da. Dobra, pięknie. Jest kilka mrocznych zębaczów, Dragrod. No, Dragrod to zerwiemy raz, dwa. Tylko zajmijmy się po pierwsze tymi zwierzątkami. No i niedługo 1600 save'ów. Pięknie. Nasza kariera w Gothicu jest długa, tak. I aż ponad 3 tygodnie walczymy, tak, żeby zmienić losy krainy, Myrtany, Warantu i Nordmaru.
Gin, zakichany zębaczu. Papa. Dobra, dawaj. Gin. Pięknie. Ciekawe, czy jak tego mlecznego zębacza wezmę strzelę, czy by zareagował na mnie? Fak. Widzicie, nic nie reaguje on, jak jestem tak blisko koło niego. Dobra, trafię tego mlecznego zębacza. Widzicie, jak ja to uwielbiam. Dobra, trafiłem w niego. O, dinozaur się w ogóle nie przyjął nic z tym, że trafiłem w tego jego towarzysza małego. Dobra, zajmijmy się nim. Dobra, teraz fireballów to wielkiego, tego wielkiego gada załatwmy. No dobra, już nie ma many, to więc walczmy mieczem. Dobra, i tak zginiesz. Jeszcze kilka ciosów i papa po tobie. No i koniec twojej ekscytującej przygody. Czekajcie, teraz muszę zlokalizować to miejsce właśnie. Muszę ogarnąć, gdzie jesteśmy. To były właśnie... To będą takie ruiny nad ruinami Alshedim. Coś z stylu właśnie tych ruin, gdzie ogry są. I tam też będzie... tam też będą ogry. Ten oskurowany człowiek, tak? Dobra, tu mamy dosyć duży spadek. Tak? Dobra, zapiszmy. I chyba mi się wydaje, że jak już wejdę na tą wydmę, tak? To chyba będę widzieć, gdzie to wszystko jest właśnie. Jaki jest czas? 11:34. Dosyć długo może być sobie gram, tak? Dobra. Dawaj. No to idziemy. Trzeba się wspiąć na tą wydmę i już wszystko zobaczymy. Tak? Dawaj, dawaj, Mezi. Dobra. Teraz mam dosyć dobry punkt obserwacyjny. No dobra, już wiem, gdzie to jest. Jak co jesteśmy już, muszę widzieć na tych wzgórzach, na tym właśnie, ja to nie wiem, nazywam tym wzgórzem oddzielającym właśnie, no, Ben Era i to wszystko, to wzgórze zaczyna się tutaj i ono się kończy aż koło Bakaresz. To jest naprawdę dosyć długie, te wzgórze. O, i mam te zębacze zakichane. Aha, jak co, tu jest niedaleko smok, tak. To może też zajmiemy się smokiem. Byłoby dobrze też zająć się smokiem, tak? To więc wezmę pierścień i poszukamy smoka. On jest niedaleko właśnie. Gin, zakichany. Zakichany dinozaur. Dobra, zajmijmy się kolejnym smokiem. Zajmiemy się kolejnym smokiem, ale to trzeba trochę daleko pójść. Dobra, na razie to zajmijmy się tymi zakichanymi zębaczami. Wiecie, to tylko zapiszę, bo mi laguje strasznie, tak? Zajmiemy się zębaczami, pójdziemy po pierścień lodu i też zajmiemy się smokiem. Jak to wszystko już zrobimy, to wrócimy do... Nie wiem, czy do Ben Erai, czy do Lago? Do Ben Erai chyba. Albo do Lago pójdziemy już po prostu, bo w Ben Erai wszystkie sprawy są załatwione, tak? Dobra, zajmiemy się teraz tymi jeszcze dinozaurami. Zakichanymi. Gincie, zakichane dinozaury. Papa? Okej, okay. A teraz się zajmijmy to raz. Zajmijmy się teraz tutaj tymi ogrami i tym Alshedim odkryte. No, można powiedzieć, chciałem to zrobić później, ale okej. Okay. Odkryłem Alshedim fajnie, też się czuję z tym dobrze. No, teraz będę robić okrężną drogę, żeby mnie uciupać. No dobra, czekajcie. No tak, tu już są te ruiny, ale szedliśmy dosyć tu daleko zaszedliśmy, tak? O kurde, towarzystwo dosyć duże. No, jesteśmy dosyć, i to dosyć blisko ruin Alshedim. A, najwyżej. Tylko dotarliśmy do ruin Alshedim. Dobra, czekajcie, muszę ogarnąć tutaj te towarzystwo. Oni mają przewagę taką, że jest ich więcej. I taką, że mają te zakichane Morgensterny, które robią tyle obrażeń i biorą mnie na długi dystans, tak. Muszę jednego z nich zabić, żeby było mi o wiele łatwiej ich pokonać. I zakichany, walony ogrze. Dobra, zajmijmy się teraz tym słabszym. Tak, wiem, że teraz nawalam na pałę.
ale dobra, z głowy. Chodź ty cioto jedna, teraz uciekasz, jak już sam jesteś. I Nilamu się zakichany. Miejmy nadzieję, że to będzie ten pierścień lodu, tak? Gin. Papa. Koniec twojej ekscytującej historii, tak? Dobra, mamy Al-Shadim. Tak, przepiękne ruiny. Fuck, gdzie jest ten zasrany, oskurowany człowiek? No, gdzie ten cwaniaczek jest? No powiedzcie, że ja tutaj tak poszłem na darmo, żeby go nie znaleźć. Ej, no weźcie. Przeklęty starożytny. Ta, to ten. Ofiara złożona bogom. Dobra, to ci są, okej. To są ci tutaj na cmentarzu koło tego. Czyli nie musiałem zabijać tych ogrów, ale już to zrobiłem przy okazji. Miecz katowski. Tak. Mieczyk niezły. Czekajcie, zobaczymy, czy on jest lepszy od tego mieczu zakonu. On zadaje 130 razem. On zadaje 120, jakbyśmy go zastrzeli, daje 130. A. Byłoby fajnie się prędzej później nauczyć tych właśnie, może powiedzieć. No. Dajcie mi ogarnąć chwileczkę. Nauczyć się tego, no. Fak. Dajcie mi ogarnąć. O, tam widać, będzie coś do odkopania. Widzę przy tym cmentarzu czaszkę. On będzie lepszy, jak się go zaostrzy i byłoby fajnie się nauczyć walki bronią dwuręczną, bo byśmy mogli sobie brać przeciwników na dosyć długi dystans. Tylko musiałbym nabrać wprawy i nie wiem, czy bym zrobił to w tej serii, czy w następnej. Zrobię tego. Papa? Ciekawe, co się będzie on miał, ten przeklęty starożytny. Aha, dobra, ale ten na pewno musi mieć ten talizman albo coś innego. Ofiara złożona bogom. A to ci. Dobra, walcz czulasie. Ten to jest szybszy, tak, bo to jest po prostu przerobiony schrat, teksturka schrata pomalowana. No jak już się zajmiemy tą ofiarą złożoną bogom, zabijemy jeszcze smoka i to będzie koniec 105 części, zagrajmy w Gothic 3. No i chciałbym was poinformować o tym, że to już będzie ostatni smok, pierścień lodu. Tak, to jest ten pierścień, którego Dragrot szuka. Ale jeszcze my pójdziemy po ten talizman, żeby już nie wracać po prostu. Nie wracaj już po prostu do właśnie... No po prostu nie szukać tego. Dobra. Samochodek złota, 107 sztuk złota. Takiej fortuny nie ma aż tutaj. Dobra, zajmijmy się smokiem. I wracajmy już do Ben Arai, tak. Niestety żegnam się z Al-Shadim. A to był krótki, może być, pobyt. I dobrze. Dobra, czekajcie. Tak, kojarzy mi się, że smok jest dosyć blisko tej zniszczonej farmy, jak widzicie tam, nad tym wzgórzem. I to jest niezbyt pole teraz smoka, tak, tutaj. Dobra, on gdzieś tu powinien być, tylko na razie go nie widać. Ale zaraz go znajdziemy, nie bójcie się. Mamy gada zakichanego, wrednego, kurde, przyrośnił tego. Chyba wezwiemy jakieś wsparcie w postaci golema, co? Niech nam pomoże, bo jest ten golem, robić ten smok jest daleko, tak. Dobra, po pierwsze przed tą potyczką zapiszmy. Tak? No i to już będzie koniec 105 części, jak smokiem się zajmiemy, tak. No już będziemy w lago w następnej części, czyli 106. No. Dobra, dawaj, Gothic. Pięknie, dziękuję za save'a. No i wzywamy. Tutaj. Dobra. O kurde, golem mi się zbugował, już jest czarny, czyli zaraz prędzej później będzie War is Guru. Dobra, fight. Wanna fight, smok. Fuck. Sorki za zlew. Z ciężkich go po prostu i tyle. Gin, zakichana gadzino. No, papa, pomiocie Beliara. Repotesja pogromcy smoków. Zabij wszystkie smoki na kontynencie. Pięknie, wszystkie smoki ubite. Wracaj. Ludziska. Czy coś tu jest na tej farmie? Nic, to jest po prostu rozwalona farma przez smoka. Ludziska, będzie to koniec 105 części. Zagrajmy w Gothic 3. Dzięki za oglądanie. Nara.